zapraszam na promocji niezwykłej zupełnie książki w Mroku Niewiedzy, która jest takim w mroku uczonej niewiedzy. Uczona pominęła to słowo. W mroku uczonej niewiedzy jest to, no można powiedzieć, wielki wywiad rzeka, której profesor Karol Tarnowski udzielił bardzo młodym ludziom, 20-latkom wtedy, prawda, tak mniej więcej, których tutaj na tym naszym spotkaniu reprezentuje Jan Andrzej Lipski, ale były też, byli wśród nich również Zofia Matejewska, Karol Kryniewicz i Kamil Wielecki. A teraz bym chciała poprosić pana, który reprezentuje wydawnictwo łódzkie, w którym ta książka została wydana, o parę słów na temat serii, bo ta książka powstała jako druga pozycja w serii pod tytułem Kim jest człowiek? I chciałabym prosić i coś na temat historii serii i tej książki. Słowo chciałem od wydawcy o serii powiedzieć, że w 2015 roku nasze wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego wraz z pracownią punktu pani Katarzyny Wojtkowskiej podjęło się realizacji serii Kim jest człowiek? Pierwszy tytuł tej serii jest właśnie, znaczy seria wzięła swoją nazwę od pierwszej publikacji z serii Kim jest człowiek? Abrahama Heschela, zbioru esejów, wykładów czy popularnych, adresowanych nie tylko do filozofów i teologów, ale do wszystkich, którzy zainteresowanych refleksją o człowieku. Po śmierci pani Katarzyny Wojtkowskiej nasze wydawnictwo zdecydowało się kontynuować to jej dzieło. Wspólnie z doktorem Adamem Workowskim z Instytutu Myśli Józefa Tischnera, wspólnie z członkami Rady serii poszukiwaliśmy, nadal poszukujemy tytułów, które z różnych dziedzin humanistyki, których autorzy starają się odpowiadać na kluczowe pytania i zapraszać do dyskusji zainteresowanych. W serii do tej pory ukazały się m.in. Polat Jelita, moje poszukiwania absolutów, dlaczego kochamy Harry'ego Frankfurta oraz Susan Wolf, sens życia i jego znaczenia. Jedną z pierwszych inicjatyw i dzieł podjętych przez panią Katarzynę Wojtkowską był właśnie pomysł rozmów, przeprowadzenia i wydania rozmów z profesorem Karolem Tarnowskim i przeprowadzony właśnie przez wspomniane młode osoby wymienione tutaj pod opieką pani Katarzyny oraz obecnego pana Jana Tomasza Bliskiego ukazała się ta książka, którą dzisiaj wspólnie właśnie z Instytutem Myśli Józefa Tischnera mam zaszczyt Państwu prezentować. O prowadzenie spotkania rozmowy z autorem oraz zaproszeniem gości poprosiliśmy panią Annę Ostrowską. Bardzo dziękuję za wspólne spotkanie w imieniu wydawnictwa. Okej, mikrofon daję głos. Życzę Państwu danego wieczoru i inspirującej rozmowy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Od razu chcę powiedzieć, że książki są do dyspozycji Państwa po spotkaniu, do kupienia, do obejrzenia. Można je będzie nabyć tutaj. Ja również pieniądze elektryczne. No właśnie, to bardzo ważne, że biorą też pieniądze elektryczne. Proszę Państwa, powiedziałam na wstępie, że ta książka jest niezwykła. Muszę powiedzieć, że dla mnie jest ona rzeczywiście czymś niezwykłym. Znam profesora Karola Tarnowskiego od lat, już nie powiem ilu. Był tutorem moim jeszcze z czasów Papieskiej Akademii Teologicznej. Natomiast ta książka jest jakimś, to znaczy jest ogromnym spektrum właściwie całej osoby, jest to na pewno całej osoby Karola Tarnowskiego, jest to na pewno biografia zarówno intelektualna i duchowa i
myślę, że jest ona również takim wielkim daniem świadectwa swojego własnego myślenia i też myślę głębi wiary. Młodzi ludzie przeprowadzali tą rozmowę przez jakiś czas, zaraz pan Jan Andrzej Lipski będzie nam o tym opowiadał, o kuchni tych spotkań i już. Natomiast ja chcę tylko tutaj powiedzieć, że to spektrum tematów jest ogromne, że zaczyna się od młodzieńczej fascynacji muzyką, o czym wiemy, pan profesor Tarnowski jest wybitnym pianistą, poprzez spotkanie z tomizmem ze Stefanem, z profesorem Stanisławem Stefanem Świeżackim i dalej poprzez fascynację Platonem, poprzez spotkanie z Tischnerem, Stróżeckim, Ingardenem, poprzez fascynującą rozmowę na temat Heideggera, który był tematem pracy doktorskiej Karola Tarnowskiego. No i był Karol Tarnowski obok profesora Krzysztofa Michalskiego, jest uznany za jednego z największych znawców myśli Heideggera, od której później odszedł, opowiada dlaczego w Polsce. Ale myślę, że nie tylko. Poprzez fascynujące analizy od Hegla, Kierkegaarda, Mariona, aż do Derrida i do niezwykle ważnej, myślę, bo myślę, że ta książka otwiera ten taki okres bardzo dojrzałej, samodzielnej, niezależnej myśli, bardzo odważnej myśli Karola Tarnowskiego dotyczącej myślenia religijnego, pragnienia metafizycznego, które było tematem jego jubileuszowej książki wydanej w Znaku. Ale są również rozmowy na temat kościoła, etyki, estetyki, na temat diagnozy współczesności, takiej można powiedzieć postmodernistycznej. Ale są również rozmowy na temat muzyki, malarstwa i co to znaczy być mistrzem, być profesorem młodzieży, która wchodzi w tej chwili w ten zupełnie inny świat, nowy świat, właśnie bardzo, bardzo trudny, pozbawiony hierarchii wartości, czy też zagubienia tej hierarchii wartości. Jak profesor Tarnowski radzi sobie z tymi spotkaniami, a wygląda, że radzi sobie świetnie. Proszę Państwa, zacznę wobec tego od Jana Andrzeja Lipskiego i od pytania o to, dlaczego wybraliście profesora Tarnowskiego na swojego rozmówcę. Jaki był w ogóle pomysł tej książki, jaka była jego wizja, jak te spotkania wyglądały? Pomysł książki oczywiście powstał z zainteresowania po pierwsze pracami pana profesora, a po drugie zainteresowania tematem, którą się zajmuje pan profesor, więc jednym z podstawowych celów, jaki nam przyświecał podczas przygotowywania się do wywiadów, było sformułowanie pytań dotyczących prac pana profesora, czyli pytania do tekstu oraz zadanie fundamentalnych pytań dotyczących problematyki, czyli na przykład co to jest wiara, co to jest myślenie religijne. No i oczywiście ze względu na doświadczenie pana profesora interesowało nas poznanie klimatu czasów, w których pan profesor działał, w których my jako studenci jakiś czas temu nie mieliśmy okazji poznać, czyli pytaliśmy o Sobór Watykański II, o doświadczenie nauczania na Papieskiej Akademii Teologicznej w latach 80. Więc drugą częścią przygotowywania było układanie pytań dotyczących po prostu autobiografii intelektualnej. No i
wiadomo, te dwa tematy się ze sobą splatały. Dziękuję. A jak te rozmowy wyglądały? Jaka była relacja między wami? Czy była to relacja uczniowie-mistrz, czy była to relacja ktoś starszy, młodzi? Jak to była? Zdecydowanie uczeń-mistrz. Tutaj nie chcieliśmy za bardzo ani dyskutować, ani nie wiem, za bardzo prowokować, chyba że prowokować do wyrażenia własnych poglądów. Natomiast na pewno nie chcieliśmy dyskutować, na pewno była to relacja mistrza. Chcieliśmy przede wszystkim poznać poglądy, poznać wspomnienia również. I tak naprawdę chcieliśmy, żeby nas jako rozmówców było w tej książce jak najmniej. Zmuszaliście mnie do zastanowienia się nad tą rzeczą. No, zawsze pytanie bywały trudne, twoje zwłaszcza. Bardzo były trudne i ja po prostu musiałem się dobrze nagłowić, żeby wiesz, to jakoś powiedzieć. Zresztą potem to jeszcze było przez twojego ojca było porządkowane w ramach redagowania książki, ale bardzo mnie dociskałeś. Jeżeli ta książka coś jest warta, to w dużej mierze dzięki twoim pytaniom po prostu. Dziękuję. Ale to jeszcze a propos tego dociskania jeszcze chciałem powiedzieć, że dociskanie polegało przede wszystkim na tym, żeby sprowokować pana profesora, żeby powiedział to, co normalnie wyraża w tekstach filozoficznych językiem, który... Słucham? Inaczej, językiem, wyrazić językiem potocznym. Wyrazić językiem potocznym i odnieść do sytuacji życiowej tutaj, na przykład do doświadczeń w sytuacjach codziennych i do sytuacji bardzo niecodziennych. Tutaj na przykład dosyć duże wrażenie na mnie zrobiło odniesienie się pana profesora do postaci świętych z XX wieku, czy do codziennych doświadczeń, również do własnych doświadczeń. Dziękuję bardzo. Teraz chciałabym, ponieważ tych tematów jest tak ogromnie dużo, no na pewno wam się to dociskanie i to inspirowanie na pewno udało, bo rzeczywiście profesor Tarnowski mówi tutaj bardzo dużo od siebie i myślę, że odsłania, chyba jest to książka, w której odsłania i siebie osobiście, i swoją myśl najpełniej i jest to pokazanie oryginalności tej myśli, samodzielności, odwagi tego myślenia. Teraz już zwracam się do moich, do gości naszych wspaniałych. Prezes znaku Henryk Woźniakowski, profesor Krzysztof Mech, UJ, ale też uczeń, wieloletni uczeń, jeden z najważniejszych profesora Tarnowskiego i pan Wojtek Zalewski, doktorant. Chyba najmłodszy doktorant, tak? Profesora Tarnowskiego. I proszę panów, chciałabym zapytać o to, bo może od tego, przy tej wielości tematów i wątków, dobrze by było zacząć, żeby każdy z panów powiedział, co dla was w tej książce jest ważne, co jest wyjątkowe, czy są tam momenty, w których odkrywacie Karola Tarnowskiego na nowo, w których was czymś zaskakuje. Tak bym chciała, żebyśmy zaczęli od takiej bardzo otwartej rozmowy. Od najstarszego. No więc ja w tej książce odkrywam Karola Tarnowskiego przede wszystkim jako mędrca. Bo to jest książka o takim charakterze w głębokim sensie tego słowa mądrościowym, mam wrażenie. To nie jest książka specyficznie filozoficzna, chociaż oczywiście zawiera treści filozoficzne. To nie jest też książka religijna, chociaż zawiera wiele treści religijnych. To jest książka mądrościowa właśnie. A wydaje mi się, że
mądrościowa. W każdym razie ta w wydaniu Karola Tarnowskiego, no właśnie te wypowiedzi mądrościowe no mają takie cechy jak no po pierwsze taka uczciwość, porządność myślenia, o czym zresztą wspominasz i jakoś określasz to w trakcie pisania, w trakcie tej książki. Powtórę, no nie trzymanie się jakichś ścisłych właśnie metodologicznych wymogów, prawda, czy podziałów tradycyjnych na poszczególne części nauk filozoficznych czy innych nauk, prawda, tylko śmiałe pomiędzy nimi krążenie. No i przede wszystkim to jest chyba najważniejsza cecha każdego myślenia mądrościowego, to jest ten wymiar, to jest jego wymiar praktyczny, że tak powiem, prawda? To znaczy to jest myślenie, które jednak ma towarzyszyć człowiekowi. I to jest w ogóle chyba cecha twojego myślenia w każdym razie w tym etapie, o czym wspominasz zresztą, że no, tutaj Tischner jakoś jest, stał się dzisiaj pewnie przewodnikiem, ale zapewne nie tylko, to znaczy to jest jednak myślenie, które ma towarzyszyć człowiekowi w jego najistotniejszych troskach, biedach, prawda, w jego problemach najbardziej głębokich. I w tym sensie w tych trzech wymiarach właśnie wydaje mi się, które są dobrze spełnione, ona połączenie tych trzech elementów z naciskiem na ten trzeci właśnie, na ten wymiar, że tak powiem, praktyczny, to jest myślenie mądrościowe, a zarazem chrześcijańskie. Bo powiedzmy, że ono jest na antypodach w pewnym sensie takiego myślenia mądrościowego, o jakim na przykład Chantal Delsol, skądinąd cytowana przez ciebie, pisała i który przeciwstawia religii, prawda? Takiej mądrości, którą przeciwstawia religii. Tutaj ją zacytuję, bo to mi się nasunęło tutaj. Tej mądrości, którą Chantal przeciwstawia religii, a tą mądrość, o tej mądrości mówi, prawda, buddyzm dla niej jest tą mądrością, konfucjanizm, ale także stoicyzm, prawda? W mądrości chodzi o to, by zamiast pokonywać śmierć nadzieją na wieczność, która nie istnieje, oswoić ją, ograniczyć związany z nią lęk. Znaczy tam jest jak gdyby, no, ta mądrość jest widziana jako taki paliatyw pewien, jako lek na lęki, na właśnie te troski. I mądrość, ta mądrość właśnie, o której pisze Chantal, prawda, ogranicza ten lęk poprzez albo relatywizację, albo racjonalizację śmierci czy cierpienia, prawda? Albo je relatywizuje, albo racjonalizuje poprzez relatywizację nie, bytu istnienia jednostkowego na przykład, prawda, czy bytu w ogóle, prawda, sprowadzając go do jakichś iluzji i tak dalej. Aby, i dalej ona pisze, aby usunąć cierpienie, trzeba zwalczyć jego przyczynę, nienasycone pragnienie. Otóż u Karola mamy do czynienia z czymś dokładnie odwrotnym, właśnie, prawda? To znaczy jego myślenie mądrościowe właśnie polega na czymś dokładnie przeciwstawnym, to znaczy nie ma być zwalczeniem pragnienia nienasyconego, ale ma jak gdyby zidentyfikować, to znaczy no, zidentyfikować to pragnienie, nazwać to pragnienie i w jakimś sensie nie tyle jest zaspokoić, prawda, bo to jest tego się nie da, to jest niewykonalne, to do pewnego stopnia każdy o to zabiega na tej swojej drodze, ale uzasadnić to pragnienie, ugruntować je niejako, prawda, ugruntować nie tylko możliwość tego pragnienia, ale ugruntować jego no, legitymizować niejako to pragnienie jako podstawowe, istotowe właśnie wyznacznik człowieczeństwa, a w szczególności wyznacznik człowieczeństwa, które się otwiera właśnie ku transcendencji. No ale pytanie, czy jest takie człowieczeństwo, które się w żaden sposób nie otwiera ku transcendencji. Być może to jednak jest jedno z drugim tożsame. No więc jednym słowem, jeżeli tą mądrością buddyjską, konfucjańską czy stoicką ma być raczej zmniejszenie napięcia,
egzystencjalnego, by tak nazwać, to tą mądrością, której Karol nas naucza, jest raczej podtrzymanie tego napięcia, jeżeli nie właśnie nawet powiększenie go i pokazanie go, że właśnie w tym napięciu zawiera się najbardziej istotna, czy najbardziej istotowa ludzka treść, prawda, w tym napięciu, to znaczy właśnie w tym napięciu pomiędzy pragnieniem i jego nieosiągalnym nigdy do końca przedmiotem, ale jednak takim, do którego jesteśmy zobowiązani, wezwani, czy musimy dążyć, nie bez tego, żebyśmy jakiś postęp na tej drodze mogli uczynić, to znaczy jednak tam jest taki jakiś optymistyczny wyczuć, to znaczy na tej drodze właśnie tego pragnienia, jednak przedmiot tego pragnienia można na różny sposób się do niego przybliżać jakoś, prawda, intelektualnie, emocjonalnie i w inny sposób. Ale stąd w ogóle też wyłania się pewna wizja właśnie filozoficzna też tej mądrości raczej. No, Karol nie używa w ogóle tego miana mądrości. Po pierwsze ze skromności zapewne, a po drugie właśnie może no nie wiem, ono występuje tylko ukryte w słowie filozofia, prawda, jednak tutaj. Nie, raczej, ale w samym tonie tej rozmowy właśnie, oczywiście. W każdym razie, no właśnie, filozofia wobec tego, czy też mądrość, prawda, ta filozofia, która dąży do mądrości, ona nie jest... Zgodnie z miłością mądrości, to tak, prawda? To jest... No właśnie, w tym sensie jest ukryta mądrość, tak, w tym właśnie słowie filozofia, prawda? Ona nie jest grą pojęć, prawda, którymi obracamy tak, żeby ułożyć je w najbardziej puzzle jakiś widowiskowy, prawda, i najbardziej dekoracyjny. To nie jest to. Ona nie jest historią myśli, nawet nie jest historią myślenia w takim sensie, w jakim właśnie Heidegger myślał o byciu, prawda, jako pewnym rozwoju myślenia o byciu w istocie, prawda, jak to wykładasz bardzo czytelnie. Ona nie jest analizą języka, prawda? Ona nie jest tym wszystkim, ona jest analizą doświadczenia przede wszystkim. Prawda? Ona jest analizą doświadczenia i to jest jednak przede wszystkim fenomenologia właśnie tego jakiegoś najgłębszego doświadczenia ludzkiego i tego doświadczenia, które jest podstawą i fundamentem tego właśnie pragnienia metafizycznego. No i tutaj się niezwykle ciekawe rzeczy dzieją w tej rozmowie właśnie na tym tle, bo oczywiście jest mowa o tym właśnie doświadczeniu i o jego analizie, jest mowa o drodze. Znaczy, to co jest istotne, jeżeli się jest mędrcem właśnie, to dla czytelnika zwłaszcza to co jest istotne, to jest genealogia mędrca, prawda? To znaczy, mędrzec też oczywiście musi się jakoś uzasadnić i uwiarygodnić, więc Karol się dzięki pytaniom przenikliwym tutaj młodych ludzi, prawda, uwiarygodnia, mówiąc także o właśnie swojej genealogii, o swojej drodze dojścia, prawda, o mistrzach swoich, Platon, święty Augustyn, Anselm, prawda, to są jakieś te źródła, a po polskiej stronie Ingarden, Stróżewski, chociaż ci może bardziej od strony metody, tą cząstkowo, do której cząstkowo się odwołujesz, Tischner dwojako, prawda, i jako mistrz, inspirator, i od strony metody właściwie pisarskiej także, prawda, i od tego kierunku można powiedzieć dwojako to się odbywa i poprzez tę drogę widzimy to dochodzenie od najpierw czerpania, potem współmyślenia, prawda, ku samodzielności. To jest bardzo istotne, bardzo ciekawe i bardzo inspirujący i każdy tak powinien próbować na swoją miarę oczywiście właśnie, żeby, prawda, się wzorować na najlepszych wzorach, potem iść jakoś tą drogą, starać się współmyśleć i dorównać, a potem myśleć samodzielnie, jeżeli ma się takie możliwości oczywiście. No i od początku to nas prowadza i ta ścieżka właśnie genealogiczna, można powiedzieć, od razu nas prowadza i
do najważniejszych kwestii, prawda? Od razu właściwie zaczynamy od problemu istnienia świata, czy to jest ważny problem, czy nie, no to nie jedno z pierwszych pytań, które pada w tej książce, to czy okazuje się, że problem istnienia świata nie jest taki znowu ważny, specjalny, bo właściwie, prawda? Co jest pierwsze, czy bycie jest pierwsze, czy dobro jest pierwsze, prawda? No, kto wątpi w istnienie świata, niech się zgłosi. Kto wątpi w istnienie świata, niech się zgłosi właśnie. Co to jest podmiot chrześcijański, jaka jest problematyka podstawowa podmiotu chrześcijańskiego właśnie. Co to znaczy transcendencja, prawda? No i właściwie te pytania od razu, także od razu wchodzimy w samo jądro najważniejszych zagadnień, które potem są z różnych stron, prawda, w różnym krążeniu i podchodzeniu do nich z różnych stron oświetlane i egzaminowane. Kończąc już tę przedługą wypowiedź, zwrócę uwagę na dwa zdania, bo tak zastanawiałem się, jakie jest najważniejsze zdanie tej książki. Tu jest wiele takich najważniejszych zdań, ale dwa zdania mi się rzuciły w oczy. Jedno na początku, a drugie już bliżej końca. Jedno brzmi: rzeczywistość, przepraszam, to jest na koniec właśnie polemiki z Ingardenem. Rzeczywistość jest ostatnim słowem. Prawda? Rzeczywistość jest ostatnim słowem. To jest, nie, to właściwie jest w tej polemice z tym, rzeczywistość jest ostatnim słowem. A natomiast na końcu była polemika, to jest w polemice z Heideggerem raczej. Natomiast w polemice z Hegelem, gdzie indziej się rozwija, pada zdanie, to już na stronie 224, tam to było na stronie tam 30, któreś, pada słowo: miłość jest ostatnim słowem. No i teraz bądź tu mądry, ale rzeczywistość jest ostatnim słowem i miłość jest ostatnim słowem, to mamy jakiś... Rzeczywista miłość. Używając, tak powiem, prostego, logicznego prawa, mamy tożsamość rzeczywistości i miłości, prawda? I to jest trochę karkowne, ale to nie jest jednak takie bardzo odległe od pewnych wniosków, do których można dojść na podstawie twojej lektury. Dzięki, Krzysztof. Ja muszę powiedzieć tak, taką najkrótszą definicję filozofii, jaką sobie ukułem, ona brzmi tak. Filozofia to jest myślenie o tym, co jest, w dialogu z tymi, którzy byli. Co jest na kanwie tej książki? Przede wszystkim jest człowiek, dlatego ta seria jest ta książka, tak dobrze pasuje do tej serii. Ale zanim rozwinę ten wątek człowieka, chciałem powiedzieć, nawiązując może do tego prawo, do osobistego, osobistej relacji wobec Karola. Otóż jestem jego najstarszym uczniem. Dobrze? Chyba najstarszym. Z nauczycielem, z mistrzem to jest tak, że się przechodzi od różnych stanów, prawda? Ten pierwszy stan to jest największy na świecie. Potem jest troszkę mniejszy, potem znowu duży, potem znowu mniejszy. To tak przez lata płynie. W pewnym momencie jednak, kiedy teraz wziąłem tę rękę, tę książkę do rąk, to pomyślałem, on jest naprawdę wielki. On jest po prostu wielki. To muszę to powiedzieć wprost. Ta książka mnie oczarowała, onieśmieliła i w pewnym sensie pomyślałem sobie, to jest taki etap w myśleniu Karola, gdzie on robił to wcześniej od pewnego momentu już od dawna, ale w takim zakresie nigdy. Z ogromną swobodą dyskutuje z najważniejszymi kierunkami filozoficznymi współczesności, nie tylko. To jest dyskusja z postmodernizmem, z Derridą, z czystym, z Heideggerem, z innymi szkołami. Krytyczne odnoszenie się także z filozofią języka anglosaską i tak dalej można by wymienić. To jest znakomite. Bo w tym, co on mówi, jest taka umiejętność, którą kiedyś ja podziwiałem u Tischnera, pewnie ty też podziwiałeś u Tischnera. Uderzenie w samo sedno, o co w tej filozofii chodzi. I to teraz tutaj odnajduję na kartach tej książki, przez co ona jest tak fascynująca, tak fascynująca. Zarazem przy okazji chciałem powiedzieć,
że oddać słowa podziwu dla młodych ludzi, bo oni są z jednej strony przeźroczyści, w takim sensie, że chcą pozwolić Karolowi mówić to, co istotne. A zarazem to jest tak jak z dobrym wirtuozem, pianistą. Dobra improwizacja wymaga dobrego tematu. Oni jakby te tematy podrzucają. A Karol na kanwie tych tematów, które zawierają się w pytaniach, płynie ze swoją myślą, tworząc tak znakomity obraz swojej myśli, swojej filozofii, swojej drogi życiowej itd. Powrócę do pierwszego wątku, także do twojego pytania, Aniu. Powiedziałem, że filozofia jest namysłem nad tym, co jest, w dialogu z tymi, którzy byli. Było teraz o tym, co, którzy byli, teraz o tym, co jest. To jest człowiek. Jest człowiek, więc te pytania, które tutaj są zawarte, one w moim przekonaniu ogniskują się wobec problematyki człowieka. I teraz, jakie są fundamenty myślenia, Karolowego myślenia o człowieku? Kim jest człowiek, tak jak to pojmuje Karol? Na trzy elementy chciałbym zwrócić uwagę. Dwa obserwowałem w twórczości Karola od dawna. Ten trzeci jest właściwie pewnym nowym. Zastanawiam się, jak dalej to myślenie będzie się rozwijało. Pierwszy wymiar, który Karol badał, który jest obecny w książce, to jest wymiar wiary. Człowieka opisuje wiara, ale nie religijna wiara, nie przede wszystkim religijna wiara, ale wiara, która on sam nazywa wiarą fundamentalną, która jest takim otwarciem na to, co człowiekowi w jego życiu dane, w formie pewnej podstawowej ufności. Ufności, że w ogóle warto żyć, że ktoś mi nie przyjedzie na zielonym świetle, kiedy ja mam zielone, a kierowca ma czerwone, że w ogóle życie przyniesie mi raczej dobro niż zło. Ta ufność, która jest sposobem otwierania się człowieka na świat, którą Karol badał, znakomicie analizował i na jej kanwie budował swoją wizję wiary religijnej. Pomostem między wiarą religijną, to też w książce widać, a wiarą fundamentalną jest wiara filozoficzna, co panowie bardzo świetnie uchwycili. Drugim elementem, który Karol od pewnego momentu rozwija, jest on obecny w książce, to jest pragnienie metafizyczne. To jest pragnienie, które oznacza myślenie, filozofowanie w horyzoncie tego dobra, które jest nienazwane, nieokreślone, ale jest, chciałbym się powiedzieć, nieustannym horyzontem i punktem odniesienia naszych działań, naszego myślenia, naszego tworzenia. To doświadczenie, że może być lepiej, że nie jest tak, jak powinno być. Oczywiście nawiązuje tutaj do Tischnera, do jego słynnego buntu, ale w tym zawiera się wielka filozofia dobra. Dobra, oczywiście jest wielka tradycja, idąc od Platona, to oczywiście w tej książce też jest wspomniane, że Karol to był, która pokazuje, że człowieka obok wiary opisuje pragnienie tego, aby było dobrze z nim, ze światem i z nim. Ważny, fundamentalny wymiar, drugi fundamentalny wymiar, który nie będę tak rozwijał, bo można o tym dużo mówić. I wreszcie trzeci element, którego ja do tej pory nie dostrzegałem, a który uważam, dlatego w tym sensie jest pewien nowy. Otóż krytyka filozofii współczesnej, dwudziestowiecznej, obecnej, ta, która już po XXI wieku się pojawiła, zasadniczo zaczyna się zawsze tam, kiedy Karol pyta, czy u tego myśliciela, którego badam, da się rozpoznać pewien aksjologiczny ład, który nie podlega dziejowej zmienności, który nie jest przejawem woli mocy, bycia i tego rozwoju, i tak dalej, ale przekonaniem, że punktem odniesienia dla myślenia ludzkiego nie jestem ja sam jako twórca wartości, sens nie wyrasta tylko ze mnie, nie jestem twórcą tego, co sensowne, my ludzie, ale że to moje tworzenie sensu, mojego życia wraz z innymi ludźmi
dokonuje się w horyzoncie takiego właśnie odkrywanego, nie do końca wypowiedzianego przez ciebie, aksjologicznego porządku, ładu moralnego. I dobra filozofia to jest taka filozofia, która ten trzeci element pozwala zobaczyć i w jego horyzoncie myślenia człowieka. Pytanie oczywiście się pojawi, jak Karol sobie teraz poradzi z filozofią, z agatologią, filozofią dobra i z tym ładem moralnym. Tu jest coś bardziej skonkretyzowany. Jak się ma relacja tego elementu do pragnienia i do wiary? Ale to jest pytanie, które myślę, że otworzysz, mam nadzieję, w następnych swoich pracach. Ten wątek będzie się pojawiał. To może tyle było. Dziękuję bardzo. Pan Wojtek. Dziękuję, ja może powiem troszkę krócej niż panowie przede mną. Ale pewnie też powtórzę trochę to, co mówił pan prezes Wyźniakowski. Znaczy, tutaj pan profesor Mech powiedział o tych trzech takich fundamentalnych kwestiach, a nie powiedział o czwartej, która mnie się zdaje jest jednak najważniejsza. To jest, ja tak czytam książkę pana profesora, że to jest książka o nadziei, czy nadzieja jest to pojęcie, ten fenomen nadziei jest tym, co się przebija, prawda? Ja to tak widzę, ale jaka nadzieja? Czy, co to jest nadzieja? Znaczy, nadzieja jako po pierwsze coś, co rodzi się jako bunt wobec szeroko pojętego zła, wobec koniec końców śmierci, prawda? Tego, co się konkretyzuje w śmierci, w skończoności. Nadzieja, która jest takim odruchem rozbrajania tego, co wydaje się być jakąś sytuacją bez wyjścia, jakiejś konieczności, prawda? Nadzieja się sprzeciwia konieczności śmierci. To jest takie otwarcie, sam ruch otwarty, pewnego otwarcia, to jest pewien wybór, prawda, tego, co nie wiadomo, czy jest, ale jest możliwe, prawda, to jest to absolutne dobro, prawda? Nie wiadomo, czy ono jest, nie mamy żadnego dowodu, no ale sama możliwość, prawda, być może tak jest, już jest przesłanką dla nadziei, prawda. I co za tym idzie, na przykład co się pojawia w książce pana profesora, tak sobie myślałem, na przykład kwestia argumentowania, prawda? Zazwyczaj jest tak, że jest jakaś teza, prawda? Są klasyczne argumenty, takie racjonalne, a tymczasem wydaje mi się, że w książce pana profesora jest pokazanie, że czasami postawienie trzech kropek też może być argumentem, prawda? Że znak zapytania i zakończenie na tym, na pytaniu, też może być argumentem. Pytanie może być argumentem jako takie. Kwestia, którą może bym chciał dopytać pana profesora, ona się też pojawia w pewnym momencie. Co jest właśnie według pana profesora pierwsze? Jakich rozróżnień trzeba by tutaj użyć? Czy właśnie pragnienie metafizyczne nabudowuje się na nadziei? Czy nadzieja jest pierwsza? Czy nadzieja się nabudowuje na pragnieniu? Czy pragnienie się nabudowuje na nadziei? Prawda? Tutaj pan profesor w pewnym momencie powiedział, że to zdaje się, że jednak nadzieja jest źródłowa, ale nie rozwija tego pan profesor. Prawda? I się ciekawiłoby mnie to, jakby pan to jakoś próbował rozwinąć. Prawda? To, co też jest ważne dla mnie, to, co mi się rzuca w oczy podczas lektury tego wywiadu, to, że filozofia, tak jak pan profesor uprawia, to jest możliwie jasne mówienie o rzeczach trudnych, o rzeczach najtrudniejszych, a nie trudne mówienie o rzeczach oczywistych, prawda? To, co jest takie też piękne w tym myśleniu, to jest ten ruch myśli, prawda? Czy pan profesor cały czas nie daje takich gotowców, bym powiedział, tylko cały czas to są rzeczy, które się powtarzają już w poprzednich pana pracach, prawda? Wolność, wiara, pragnienie, nadzieja, które tutaj na pierwszy plan wysuwam. Ale pan o tym właśnie mówi w sposób
najprostszy. I ten typ, to pan Woziakowski tutaj mówił, że pan profesor uprawia takie myślenie takie mądrościowe, prawda? Ja bym powiedział, że w tym myśleniu jest taki styk filozofii i życia, prawda? Że, ale nie życia takiego elitarnie rozumianego jako vita contemplativa, tylko właśnie życia po prostu, prawda? Życia z ludźmi, życia, w którym się, prawda, wychodzi do pracy, nie wiem, gotuje się obiad, wychodzi się na rower, wychodzi na spacer, na spotkanie ze znajomymi i tak dalej. To jest taka filozofia, którą uprawia się, zamyka się człowiek z książkami, zamyka się, że tak powiem, w historii filozofii, prawda, myśli, ale ma z czym wrócić do takiego zwyczajnego życia. To jest filozofia w tym sensie nieabstrakcyjna, prawda. Myślę, że tak, że na razie bym tyle powiedział. Tak się podziwię z Państwem, co jest dla mnie zasadnicze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze bym chciała tutaj dopytać współtwórcę tych rozmów, czyli Jana Andrzeja, co dla Ciebie w tych rozmowach było najbardziej fascynujące i co Ciebie zaskakiwało najbardziej, czy też co Cię prowadziło w tych rozmowach, bo rzeczywiście, to znaczy umiejętność prowadzenia tej rozmowy, intuicji, które bardzo otwierały profesora, prawda, jest niezwykła, więc czym dla Ciebie to było? Dla mnie rozmowy były okazją do poznania filozofii od strony, tak jak tutaj Wojtek wspomniał, od strony doświadczenia życiowego i doświadczeń życiowych nie tylko codziennych, ale sytuacji, w których należy dokonać często dramatycznego wyboru. I myślę, że dzięki temu poznałem, że filozofia jest językiem, który właściwie jest jedynym językiem, język filozofii jest jedynym językiem, dzięki któremu można o takich sytuacjach rozmawiać i można je jako, i można, nie wiem, opisywać w sposób jakiś ustrukturyzowany, metodyczny. A jeśli chodzi o sam sposób, nie wiem, po prostu bardzo ciekawe była ta szansa, żeby zapytać, do jakich doświadczeń życiowych odnosi się filozofia i czy pragnienie, znaczy jak można odnieść to właśnie pragnienie metafizyczne, ufność, o której mówił Watkinson i tak dalej, do sytuacji życiowej, bym zadawać pytania, czy każdy ma taką intuicję, czy każdy ma taką ufność, no. I tutaj pan profesor akurat miał dosyć jasne poglądy na ten temat, czyli że oczywiście tak. No, to było najciekawsze. No tak. Dziękuję bardzo, więc tutaj fascynujące były te panów wizje. Ja bym do tego dodała, jeżeli można, jeszcze ja miałam doświadczenie czytając tą książkę, oczywiście ten wymiar mądrościowy jest tutaj, znaczy to, że Karol pokazał się jako mistrz myślenia, rzeczywiście taki wielki mistrz odpowiadający na takie rzeczywiście pytania dotyczące no, również tego, jak żyć, jak poradzić sobie z życiem, jak poradzić sobie z drugim człowiekiem, jak być w relacji z Bogiem, ale była w tym też ogromna dla mnie, jest w tym ogromna otwartość na doświadczenie. To znaczy, że w myśli Karola odsłoniło się dla mnie jakaś ogromna otwartość na doświadczenie inności, różności dotyczące religii, filozofii, myśli. Niesamowite takie, to znaczy taki otwarty horyzont, w którym on rzeczywiście odnajduje te wielkie pytania, jednocześnie ma odwagę powiedzieć, że
Dalej nie wiem, że właśnie fascynująca jest ta tajemnica i to, że dalej nie wiem i że właśnie są tak, jak tutaj Wojtek powiedział, te trzy kropki też są jakimś argumentem, więc otwartość, powiedziałabym, to znaczy pewna heroiczność myślenia jest dla mnie tutaj fascynująca. Więc ja bym chciała teraz zapytać Ciebie, Karolu, o tym. A czy mogę przyjść ode mnie cięciu do tego, co powiedziałeś, dodać? A, proszę bardzo. Chciałbym cytować fragment ze strony 115. Pytanie jest takie. Nasuwa się pytanie, tu chodzi o filozofię w życiu człowieka. Nasuwa się pytanie, czy i w jakim sensie filozofia jest sztuką życia? Na ile można odnieść filozofię do życia? Odpowiedź Karol. Piekielnie trudne pytanie. Filozofia wpisuje się w życie i staje się jego cząstką, choćby w małżeństwie. Filozofowanie, jak każda zresztą praca, domaga się skupienia, często nawet wyłączności. Wtedy rodzą się problemy. Na to pytanie można odpowiedzieć w ten sposób, że sama filozofia ma kłopoty ze swoją obecnością w życiu. Przeczytałem to mojej żonie i postanowiłam powołać z twoją małżonką w Stowarzyszeniu Żon Filozofów pod nazwą Ksantypy. Ja mogę powiedzieć, że filozofia bardzo porządkuje życie małżeńskie, bo jak mam zadania kuchenne, to logika, podział logiczny, sekwencja, zbiór dobrze uporządkowany i tak dalej. No bo ty jesteś taki. Bardzo mi pomaga, bo nie, najpierw matewka, potem sekwencja. Wszystko mam dokładnie uporządkowane i bezszmerowo to przeszkadza. Metodologia opracowana. To filozofia, logika. Emel, prawda? I potem tego się pytam, czy wszystko musi zmienić, czy ze śmietaną. Ale rozumiem, że pana żona też mogłaby się zapisać do tego klubu, tak? Ale chcę powiedzieć jedno zabawne może, bo jak czasem jakieś doświadczenia bardzo wczesne, o których się może zapomina, ale ja akurat nie zapomniałem, ewentualnie mogły wpłynąć na późniejsze rozstrzygnięcia czy drogi. Nie zapomnę rozmowy w mieszkaniu pana profesora, jeszcze wówczas nie profesora, przy ulicy Siemieradzkiego i zdania, które padły. Pisze artykuł o Witkacym. Jeszcze żaden Alain van Ruch tego się nie interesował, mody na Witkacego nie było, no i artykuł o Witkacym. I po tygodniu, no, odwalili mi, znaczy w tygodniu odwalili ten artykuł. Ale zainteresowanie Witkacym, no i powieść nienasycenie, jak wiadomo. Czy to gdzieś, tak jak to nawet się otworzyłem, nie będę tego czytał, ten Witkacy jednak był jednym z elementów, no, tej filozofii dążenia i metafizycznego nienasycenia. Z całą pewnością tak. No to jest jedno, a drugie, co chciałem powiedzieć, to chcę tutaj dołożyć słowa profesora Stróżyckiego. Książki nie czytałem, teraz kupiłem, bo mimo że tam już zdążyłem odłąchać. I profesor Stróżyski, no, w rozmowie tydzień temu, powiedział, jest to książka, no, świetna i tak dalej, i tak dalej. I on rozmawia z Heideggerem jak równy z równym, nie na kolanach. Był tym tak przejęty, że nie na kolanach. Wstał z kolan. Zastanawiamy się w tym sensie. To jest... No i parę tam jakichś wspomnień jeszcze mam z tych najwcześniejszych czasów. Jak Państwa interesuje, to mogę powiedzieć, a jak nie, to mogę nie powiedzieć. Nie, ale to będziemy prosić poza chwileczkę, bo teraz chciałabym wreszcie no poprosić autora o to, żeby wziął głos i żeby zapytał, odpowiedział na nas pytanie, co ty w ogóle na to? To znaczy my tutaj tak ci odkryliśmy, zobaczyliśmy mistrza, zobaczyliśmy mędrca. Czy miałeś, to znaczy, czym było dla ciebie doświadczenie tych rozmów? Czy one rzeczywiście były jakimś takim
bardzo istotnym momentem otwierania się na takie właśnie samodzielne, niezależne myślenie i właśnie to, że rozmawiasz z nimi jak z filozofami, co właściwie od początku przez historię filozofii jak z równymi, że można by o tobie powiedzieć, czytając tą książkę, to co Tischner powiedział o Interdenie. Wszystkie problemy ma przemyślane. No, to ja na pewno nie, ja jestem w ogóle zajenowany szalenie, dlatego że słowa, które tu usłyszałem, są bardzo takie, powiedziałbym, godne, uznioślające i słucha mnie trochę, jakby były nie o mnie, trochę tak właściwie, ale jakby były o kimś trzecim, który rzeczywiście jest, zasługuje na takie pochwały i tak dalej. No te rozmowy były dla mnie podwójnie były ważne. Po pierwsze, spotkanie z młodymi, które dla mnie jest zawsze szalenie ważne. Znaczy, zawsze kontakt z młodymi, ze studentami, z myślącymi młodymi ludźmi jest szalenie ważne. Może ja jestem nie dość dojrzały, że nie sięgam po rozmowy z mędrcami tego świata, właśnie ze starszymi od siebie, chociaż naturalnie zawsze to miało jakoś miejsce, ale mnie szalenie, dla mnie ważny jest kontakt z młodymi, bo wydaje mi się, że tutaj gdzieś padają pytania ważne na dzisiaj i zapewne ważne dla tych pytających, jakoś duchowo ważne, więc może coś jest we mnie właśnie z takiego pedagoga czy duszpasterskiego, który się tym bardzo interesuje, jak naprawdę ci młodzi myślą, o co im chodzi. A po drugie, z tego wynika po prostu, że ja sam jestem zmuszony do przemyślenia wielu spraw, które mam niedomyślane. Było niesamowicie ważne, były te pytania dotyczące Heideggera, dotyczące wiary filozoficznej. Mnóstwo takich pytań, które zmusiły mnie do przemyślenia naprawdę ważnych zagadnień. Myślenie religijne na przykład, prawda? Jak to jest to myślenie religijne właściwie? Jak to jest z relacją między wiarą filozoficzną a wiarą religijną? To wciąż jest zresztą dla mnie problem. Myślę, że Krzysztof tutaj wykonuje znakomitą pracę na tym, swoją własną pracę na swoim podwórku, mianowicie odtwarza toposy boskości, to znaczy wizję Boga w określonych kulturach, czy w jednej kultury, które są jakoś komplementarne, ale się wcale nie wykrywają, na przykład właśnie boskość bezosobowa, boskość osobowa, to są wszystko szalenie dla mnie ważne rzeczy, bo gdzieś tutaj znajduje też usprawiedliwienie dla wiary filozoficznej. Tam, gdzie jeszcze jak gdyby boskość nie zbiera charakteru w ścisłym sensie osobowego, ale jednocześnie jest właśnie korelatem pragnienia i tego, co ja nazywam takim wzniesieniem oczu po prostu. To znaczy czegoś, co jest między modlitwą a niewyrażalnym pragnieniem. To Heschel właśnie mówił o tym, co jest niewysłowione. Mi się to wydaje jest szalenie ważne, tylko oczywiście, że to podlega hermeneutyce i musi być rozgadane, i musi być rozbabrane jako wizytacy. Ale to jest dla mnie bardzo ważne. To są takie rzeczy, których bardzo trudno przyszpilić. I jak Marcel słusznie mówi, właśnie nie należy ich dookreślać. Te trzy kropki, o których mówi Wojtek. Trzy kropki, no po prostu nie da się docisnąć. I duch filozofia powinna otwierać. Powinna naprawdę otwierać i pokazywać, że świat jest porowaty, że tak powiem, że świat jest szczelniony, prawda? Że jest otwarty na niespodzianki w pewnym sensie, ale równocześnie, czy nawet dosłownie niespodzianki,
ale jednak, że ma jakieś, to co też Wojtek mówił o nadziei, to mi się też nie ma, ale rzeczywiście nadzieja, to jest bardzo trudne pojęcie zresztą, nadzieja właściwie, dlatego że ona otwiera ku dobru właśnie, ale niczego nie dookreśla bez reszty, prawda? Niczego nie dookreśla, nie. Ona jest właściwie najbliższa chyba idei dobrej u Platona, dlatego ja zresztą zawsze żyłem Platonem. I dla mnie Platon jest chyba najważniejszym filozofem mimo wszystko. Uczta Platona to jest coś, co mnie buduje, no pragnienie metafizyczne, to tam widać, co to jest, prawda? To jest właśnie to pragnienie, czyli wyjście ku temu, czego się nie ma, prawda? Czego się brak odczuwa. I ostatecznie idea, prawda? Platona to jest trochę piękna, dobrze, to piękna, ale oczywiście to jest bardzo to, no bo naprawdę chodzi o właśnie o absolut, no Ricoeur powiedział szczęście, prawda? Szczęście, po prostu szczęście, ale to nie jest, nie sprowadza się do tego, to jest jakaś jednak droga w górę, że tak powiem, do czegoś, co jest wywinąć, ale nieokreślone także. Ale jednak wektor ma wyraźny, to nie jest coś, co da się podstawić coś innego. No, mnie naprawdę bardzo te wasze wypowiedzi uczciły, że tak powiem. Mądrościowość, o której ty mówisz, jest, Henryk, jest też tak myślę, że to jest coś takiego mądrościowego, tylko ja dlatego nie bardzo lubię to pojęcie, że mi się wydaje, że stary wszechmądry, no to coś tam powie, prawda? I że to jest nie bez dyscypliny myślenia, to dla mnie bardzo ważne. Porządne myślenie jest szalenie ważne. Że w jakiś sposób spójny, porządny, odpowiedzialny. A mądrość, nie wiem, no mądrość może dookreśla to, co właśnie nie da się do końca powiedzieć w sposób absolutnie wiążący, prawda? Tylko raczej otwierający a jednocześnie nie zamazujący jakiejś fundamentalnej orientacji właśnie na dobro, no po prostu na dobro, na absolut, na Boga. Nie zamykać. Nie zamykać, ale nie. Mi się zawsze wydaje, że religie, ale także filozofie, metafizyki jak najbardziej mają skłonność do określania i w ten sposób natychmiast upadania w idolację. To znaczy przekonanie, że to, co powiedzieli, to jest tak naprawdę i że Pan Bóg się musi do tego dostosować, że tak powiem, prawda? Że absolutnie musi dostosować. A guzik nie dostosuje się dlatego, że jest ponad tym. Jest to co, nad co nic większego nie można pomyśleć, prawda? To jest definicja w moim przekonaniu tego, ku czemu dążymy, czy czego pragniemy. To, nad co nic większego nie można pomyśleć, znaczeniu aksjologicznym, na coś nie większe. Większe oczywiście przestrzenie, a nic takiego, tylko to do czego serce jest tutaj przewodnikiem, to był Pascal to widział świetnie, prawda? Serce podsuwa to, co tam miał, ty nie mówię tutaj, ale myślę, że to jest to, że to jest jakaś właśnie głębia w człowieku, która wie, o co chodzi w pewnym sensie, prawda? Z jednej strony właśnie dlatego, że wie, nie pozwala sobie tego wydrzeć przez jakieś przedwczesne totalizacje, trudno było mówiąc językiem Ricoeura, prawda? Przedwczesne totalizacje. To prawda. Totalizacje są przedwczesne, jednak bardzo często. Chcą określić, chcą zamknąć, chcą. Tak mi się wydaje, no ale może się mylić. Nie wiem, co jeszcze bym miał powiedzieć. Wszystko to tylko chcesz. Ja myślę, że jeszcze, to znaczy niezwykłość tych rozmów, może ta forma była też dla ciebie, znaczy forma rozmowy i właśnie, że była to rozmowa z młodymi, było tak bardzo też otwierające, bo
To jest takie miejsce dla mnie, ta książka, gdzie ty się wyzwoliłeś z pewnego, to znaczy z takiego zamkniętego jednak warsztatu, z bardzo ścisłej metodologii, z twojego jednak wielkiego pragnienia i potrzeby uporządkowania i też zszedłeś ostatecznie z pleców klasyków, to znaczy, gdzie rzeczywiście ta rozmowa jest rozmową partnerską, również w wymiarze filozoficznym, więc to mi się takie wydaje fantastyczne i o tym żeśmy marzyli i na to żeśmy czekali wiele lat, panie profesorze. Bardzo się z tego cieszymy, bardzo, bardzo. Czy to panowie... znaczy partnerstwo, wiesz, partnerstwo to jest, no, nie, to jest po prostu rozmówcami na najwyższym poziomie. I trzeba się do tego ustosunkować, i ja się chcę ustosunkować. Ale nie jako partnera, przecież Heidegger nie jest w tym sensie partnerem, że jestem równie mądry jak on, prawda? Ale jest adresatem rozmowy, porusza problemy, które są dla mnie ważne. To jest, zadaje mi pewne pytania, zadaje mi zadania do odrobienia, że tak wyrażę, prawda? To jest to, no. Nie wiem, czy to jest partnerstwo w jakimś sensie, ale... No, ale dzięki na przykład temu twojemu kończeniu, nie takiemu długiemu wywodowi o Heideggerze, ja wreszcie zrozumiałem, jakie korzenie tego, że tak powiem, złego Heideggera się w nim kryją, bo właściwie do tej pory to nie było dla mnie zrozumiałe, dlaczego on został, prawda, no mało go znam, nie jestem zawodowym filozofem, mało go czytałem stosunkowo, ale czytałem o nim różne rzeczy i tak dalej, prawda, i właściwie do tej pory nie wiedziałem, jaki jest ten korzeń tego złego, prawda, Heideggera, a ty to bardzo klarownie przedstawiasz. Tak, rzeczy, więc dlatego samego warto przeczytać tę książkę. Rzeczywiście. Ja mam pytanie, jeżeli mogę zadać, bo tak zastanawiałem się nad tym, prawda, czy jaki jest zasięg, że tak powiem, jeżeli to jest sprzeczność pytaniu, ale czy na ile można powiedzieć, że pragnienie metafizyczne jest uniwersalnym wymiarem ludzki, prawda? I jak ono by się kształtowało czy rysowało w innych kulturach, znaczy poza na przykład naszym, czy myślałeś o tym coś, poza naszym grecko-żydowsko-chrześcijańskim obszarem, prawda? Czyli śródziemnomorskim inaczej mówiąc, bo mamy u Platona, prawda, nie wiem, mamy u Lewinasa, gdzie ty tam cytujesz, bo prawda, że prawdziwe życie jest gdzie indziej, ale my jesteśmy tutaj, prawda, takie zdanie, które jest razem, no, można powiedzieć, to jest wyraz radykalnej alienacji, ale z drugiej strony to jest właśnie wyraz pragnienia metafizycznego. Jak by to wyglądało w innych kulturach? Czy widzisz w ogóle jakieś takie wyrazy, które można by powiązać z tym, o czym ty piszesz? Ja znam niestety o wiele za mało inne kultury i Krzysztof tu jest pod tym względem znacznie ode mnie lepszy, dlatego że on jest po religioznawstwie, jest profesorem religioznawczy, więc on ma znacznie większą wiedzę pod tym względem. Nie wiem, ja po prostu nie wiem. Natomiast moja hipoteza jest taka, że człowiek żyjąc się odnosi do dobra i pragnie tego dobra maksymalnego, prawda? Natomiast to, czy to tak nazwie, czy nie nazwie, czy odniesie to do jakiejś absolutnej transcendencji, czy transcendencji absolutu, to jest inna sprawa. Myślę, że nie. Myślę, że są zbiorowości, prawda, które nie operują pojęciem absolutu i być może to jest rzeczywiście specyfika myślenia europejskiego, chociaż no, religie archaiczne mówiły o bogach i tak dalej, mówiły o świętości. W ogóle ja trochę żałuję, że ja za mało tutaj mówiłem o świętości, o sakrum, o świętości. To nic, właściwie brakuje mi tego tutaj, bo... Ale mówisz o świętych. Co? Ale mówisz o świętych. O świętych. Mówię o świętych, tak, ale kategoria świętości to jest bardzo ważna jednak, kategoria sakrum, bo boskość jako świętość to jest coś, co się, że tak powiem, migotliwie utożsamia z dobrem, prawda? To jest zresztą cały... dyskusja Schellera
z Otto, była taka, prawda, że dla Otta, dla Rodolfa Otto, święto się z misterium, tonalnego misterium fascinozum. I może się też przejawia wobec tego w okropnościach, prawda? Nie wyklucza twarzy demonicznej. Natomiast dla Schillera tak nie jest, prawda? Ja myślę, że nie wiem. Nie wiem, no chciałoby się, żeby było tak, jak właśnie mówi Schiller, czy potem także Tischner, prawda? Że świętość to jest dobre. Ja myślę, że tak naprawdę jest, ale z drugiej strony jest tak ciemna twarz rzeczywistości, która może być także demoniczna, to na Belot mówi. Niestety. No, wtedy się mówi o sakrum demonicznym. No tak. A świętość to jest świętość. Tak, sakrum demoniczne. No, tak. Ja też daję, że to jest niezbędne rozróżnienie między sakrum a świętością. Tak. Sakrum, tak. Sakrum? Tak. Muszę wytalić, oczywiście. Naprawdę. Czy jeszcze ktoś z panów chciałby zadać Karolowi jakieś ważne pytanie, które wynika z lektury tej książki? Czy oddamy już głos? Dobrze, to wobec tego bardzo prosimy pana profesora Franceskiego. Aha, to trzeba tu do tego. A nie trzeba. Ale żeby do rury może być, ale niekoniecznie, ale żeby tutaj wszyscy. To nie jest trudno wstać. No to nie, to może być na siedzącym. Być? Nie tak. To jest ważne. Po prostu wspomnieć, bo tutaj, no mówię, książkę przed tak zrobiłem i tam trafiłem na różne wątki, o których warto przypomnieć, bo to miało charakter dosyć, no powiedziałbym, dziwaczny w owym czasie. Myśmy się poznali bardzo przypadkowo właściwie, bo tutaj na wieczorku Ani Konarskiej. Ania Konarska zapraszała, były wieczorki i tak dalej, no i jeszcze, przepraszam, jeszcze wcześniej, w jakiejś szkole była gimnastyka, takie jakieś ćwiczenia dla ludzi z zewnątrz. No i jakaś idea platońskiej krzepy mnie tam pchnęła, ale patrzę też jakiś kudzielec sam biega przez tym kółku, co to zawsze na gimnastyce na początku jest gwizdek i wszyscy biegają w kółko. No myśmy biegali w kółko i na tym się skończyło po prostu już. Ale potem widzę właśnie Karola na tym wieczorku u tej Ani Konarskiej i tam myśmy sobie coś tam porozmawiali. Potem się okazało, no, okazało się, że jest pianista, moja teściowa była muzykiem, skrzypaczką, on akompaniował uczniom, no i jakoś tak się to, znajomość się tak powiem rozwinęła. I w pewnym momencie, no, zainteresowania filozoficzne, właśnie dlaczego niepokój, po prostu jakiś straszny niepokój, jak to właściwie jest i jak należy żyć, co należy myśleć, czyli te kantowskie takie pytania, o których byśmy nie słyszeli, ale stawialiśmy je. I wtedy, no też pamiętam, śmieszne w końcu dzisiaj, nie znając Stefana Świeżarskiego w ogóle, ale wiedząc, że to jest wspaniały pan, wielki myśliciel, po prostu z ulicy polazłem tam na Krupniczej na piętro i czy się mogę widzieć z panem profesorem Świeżarskim. Nie ma. Otworzyła ta pcisera, taka, która tam mieszkała, że nie ma. No, nie ma, to nie ma. Ale później, jak to do tego doszło, nie pamiętam, zaczęliśmy u niego prywatne studia. Czyli uczyliśmy się zadane lektury, przerabialiśmy to i był egzamin normalny. Pan profesor, czekaliśmy tam przed pokojem, on siedział w gabinecie czy w mieszkaniu. Zapraszał, prawda, po kolei, żeśmy musieli zdawać te egzaminy. Ale tylko, przepraszam, tomizmu was uczy? Nie, historia filozofii, nie było to. No i w pewnym momencie pani profesorowa Tarnowska Maria powiedziała, tak, dalej nie może być, albo będziecie naprawdę studiować, albo to jest wszystko nic nie warte. No i wtedy poszliśmy na UJ.
I to też pamiętam właśnie, że wznowienie filozofii po kilku latach przerwy. I Tischner, który powiedział, jaki ten UJ jest, taki jest, ale jednak warto. O ile pamiętam dobrze. I zdaliśmy ten wstępny egzamin. No i rzeczywiście to, co już tutaj zdążyłem wyczytać, profesor Stróżewski to był jedyny człowiek, profesor, od którego wtedy doktor coś można było się nauczyć. Oraz logicy. Pan profesor Surma i Jerzy Perzanowski, świętej pamięci. Wielka postać zresztą. To można było się nauczyć. Rzeczywiście w kuchni sprawdza się logika powolna. Bardzo dobrze. Chodzi teraz o to, że no już o normalne studia, egzaminy i tak dalej, prawda, przeszliśmy to całe. A to a propos tego, tutaj jedno zdanie przeczytam, a propos tych ważnych zdań, gdzie piszesz, i to jest, poniekąd ilustrujesz zresztą to zdanie w różnych miejscach tej książki. Możliwe jest zintegrowanie metafizyki z myślą religijną wówczas, gdy włączymy w metafizykę nieoczywistą dla niej filozofię osoby i wolności. Tak jest. Prawda? To jest bardzo ważne stwierdzenie, które zresztą właśnie ilustruje autor, te połączenie metafizyki i tak, i myśli religijnej, prawda? Śmiałe właśnie. Ja po prostu wreszcie chciałbym dopowiedzieć, że Karol w rozmowach prywatnych mówi o swoim rodzącym się projekcie metafizyki w czasach antymetafizycznych. Życzę mu z całego serca to, co mówi, jest ogromnie interesujące i mam nadzieję, że czas na te wątki się pojawi, że to jest najbliższe twoje badanie tego. Tak? Będzie? No, zobaczymy jeszcze. No, ale my mamy na to wielką nadzieję i bardzo, bardzo będziemy na tą książkę czekać. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Coś, czy... Proszę bardzo. O tytuł chciałem zapytać, nie podoba mi się. Czas antymetafizyczny mam, jest... Tytuł mi się nie podoba. Z uczelni technicznej myślę, że to nie dotyczy, że to jest coś gorszego, jakaś uczona niewiedza. Być może wszystko jest wytłumaczone gdzieś w książce. Nie, no to jest aluzja do książki Mikołaja Skuzy. Tak. Niestety. Detokta ignorancja, rozumiesz? To jest dokładnie to. Trzeba doczytać. Dziękuję. To nie jest przeciwstawienie. To dobrze.